Będziecie zadowoleni, słysząc, że to ostatni raz, kiedy prowadzę tę galę. Dlatego nie zależy mi już. Żartuję, nigdy mi nie zależało. NBC też ma to gdzieś. Piąty raz. Kevin Hart został odwołany z prowadzenia Oscarów za nieodpowiednie tweety. Na szczęście dla mnie zagraniczne biuro prasowe Hollywood ledwo rozumie angielski. Nie mają pojęcia, czym jest Twitter, więc zaoferowali mi ten występ faksem, więc zaczynamy. Miejmy trochę zabawy na wasz koszt. Pamiętajcie, to są tylko żarty. Wszyscy i tak niedługo zginiemy. Nie będzie drugiego odcinka. Pamiętajcie o tym. Wszyscy wyglądacie wspaniale. Wszystkie laleczki przyjechały tu limuzynami. Ja przyjechałem limuzyną tutaj tego wieczoru, a rejestracja zrobiona była przez Felicity Huffman. Uczuję jej córce, to chyba najbardziej zawstydzająca rzecz, która się jej przydarzyła. A jej tata był w Whitehawks, więc Jest tutaj wiele wielkich celebrytów, mam na myśli legendy, ikony. Tylko przy tym stole takie jak Al Pacino, Robert De Niro. Baby Yoda. Och nie, to Joe Pesci. Przepraszam, uwielbiam cię stary, nie bijcie mnie za to. Ale dziś wieczorem nie chodzi tylko o ludzi przed kamerą w tej sali. Są tutaj jedni z najważniejszych dyrektorów telewizyjnych i filmowych na świecie, w każdej dziedzinie. Ale wszyscy mają jedną wspólną cechę. Wszyscy są przerażeni Ronanem Farrow. On idzie po was, już nadchodzi. Cóż, mówiąc o wszystkich zboczeńcach tutaj, to był wielki rok, to był wielki rok dla pedofilskich filmów. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Cicho, zamknijcie się. Nie obchodzi mnie to, mam to gdzieś. Było wielu utalentowanych, kolorowych ludzi, odrzuconych w głównych kategoriach. Niestety nic nie możemy z tym zrobić. Zagraniczne biuro prasowe Hollywood, tam wszyscy są rasistami. Jestem piąty raz tutaj. Więc zamierzamy zrobić memorium w tym roku, ale kiedy zobaczyłem listę ludzi, którzy zginęli, to nie było to wystarczająco różnorodne. Po prostu nie było. Głównie biali ludzie i pomyślałem, że nie na mojej zmianie. Może w przyszłym roku zobaczymy, co się zdarzy. Nikogo nie obchodzą filmy, już nikt nie chodzi do kina. Nikt tak naprawdę nie ogląda telewizji kablowej. Wszyscy oglądają Netflix. Ten show to powinien być ja wychodzący i mówiący: dobra robota Netflix, wygrywasz wszystko, dobranoc. Ale nie możemy, musimy to przeciągnąć 3 godziny. Możemy obejrzeć zamiast tego cały pierwszy sezon Afterlife. Serial o człowieku, który chce się zabić, ponieważ jego żona umiera na raka. I to wciąż więcej zabawy niż tutaj. Uwaga, spoiler. Drugi sezon nie jest już w drodze, więc na końcu on oczywiście nie zabił się. Tak jak Jeffrey Epstein. Zamknijcie się. Wiem, że jest on waszym przyjacielem, ale mnie to nie obchodzi. Lubicie własny środek transportu, macie własne samoloty, prawda? Naprawdę większość filmów jest okropna. Leniwe powtórki, kolejne odcinki. Słyszałem plotki, że może być kontynuacja Sophie's Choice. Mam na myśli Meryl Streep, która mówi, to musi być ten. Wszyscy najlepsi aktorzy przeskoczyli do Netflixa i HBO, a aktorzy, którzy właśnie nagrywają filmy z Hollywood, robią nonsensy z przygodami fantazji, noszą maski i peleryny oraz naprawdę ciasne kostiumy. Ich praca nie jest już aktorstwem. Idą na siłownię 2 razy dziennie i biorą sterydy. Naprawdę? Czy mamy nagrodę dla najbardziej wyrzeźbionego ćpuna? Nie, wiemy, żeby to wygrał. Martin Scorsese, największy żyjący reżyser, opublikował wiadomość o swoim kontrowersyjnym komentarzu na temat franczyzny Marvela. Powiedział, że nie są prawdziwym kinem i przypominają mu raczej park rozrywki, z którym się zgadzam, chociaż nie wiem, co on robi, kręcąc się po parkach rozrywki. Przecież nie jest wystarczająco duży, żeby go wpuścili na kolejkę. Malutki. The Irishman był niesamowity, zdumiewający, to była moja nadzieja, był wspaniały. It was great.
Długi, ale niesamowity. To nie był jedyny epicki film. Once Upon a Time in Hollywood, prawie 3 godziny długi, Leonardo DiCaprio był na premierze i pod koniec filmu jego dziewczyna już była dla niego za stara. Nawet książę Andrew mówi mu, daj spokój, kolego. Już prawie 50 lat, synu. Świat widział Jamesa Cordena jako grubą cipkę kotka. Było to również w filmie Koty. Ale nikt tego nie widział, a recenzje są szokujące. Widziałem taki, który powiedział, że to jest najgorsza rzecz, jaka spotkała koty od czasów psów. Ale dama Judi Dench broniła filmu, mówiąc, że była to rola, dla której się urodziła. Bo ona... A, nie mogę tego ciągnąć dalej, kolejny żart. Ponieważ nie kocha nic bardziej niż nurzać się na dywanie, unosząc nogę i leżąc się po... Kłaczek, kłaczek. Stara szkoła. To ostatni raz. Kogo to obchodzi? Apple. Wdarł się do telewizyjnej rozgrywki z porannym programem. Wspaniały drama. Taki wspaniały dramat o znaczeniu godności i robieniu słusznych rzeczy. Przez firmę, która prowadzi sklepy odzieżowe w Chinach. Więc mówicie, że się obudziliście, ale firmy, dla których pracujecie, niewiarygodne, Apple, Amazon, Disney. Jeśli ISIS uruchomiłaby usługę przesyłania strumieniowego, wy już byście dzwonili do swojego agenta sprzedaży, prawda? Jeżeli wygracie nagrodę dziś wieczorem, nie używajcie jej jako platforma do wygłaszania przemówień politycznych. Nie macie podstaw do pouczania społeczeństwa o czymkolwiek. Nie wiecie nic o prawdziwym świecie. Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg. Więc jeśli wygracie, odbierzcie nagrodę, podziękujcie swojemu agentowi i swojemu Bogu i spieprzajcie. It's already 3 hours long. Nasz następny prezenter wystąpił w serwisie Netflix. W filmie, którym ludzie przeżywają, zachowując się, jakby nic nie widzieli. Coś takiego jak prasa dla Harveya Weinsteina. Wy to zrobiliście, nie ja. To wszystko dzisiaj, dziękuję. Przekażcie darowiznę na rzecz Australii, bawcie się dobrze, upijcie się, weźcie narkotyki i spieprzajcie.